Cześć wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie takim daily vlogiem, czyli pokażę Wam, co robię przez cały dzień na Hawajach. Bardzo dużo osób prosiło o taki filmik, więc dzisiaj spełniam Waszą prośbę. To będzie taki najzupełniej zwyczajny dzień, jaki tylko może być, żebyście zobaczyli, jak wygląda tutaj takie typowe nasze życie na farmie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tej farmie, bo wiem, że dużo osób pyta, jak tutaj w ogóle przyjechać, jak cały proces wygląda, to wejdźcie na stronę kanekiki.com, to jest strona tej farmy, podlinkuję Wam w opisie i tam się wszystkiego dowiecie. Więc jest właśnie 6:30, wstałam 15 minut temu, już się zrobiło nawet jasno, więc coś widać, bo jak wstaję, to jest jeszcze tak średnio jasno. I ubrałam się, zaraz idę zrobić sobie śniadanie, a później przebrać się w ubrania do pracy, bo do pracy musimy nosić specjalne ubrania, znaczy takie ubrania, które spokojnie się mogą zepsuć, mogą się pobrudzić, bo pewnie będziemy cali w jakimś piachu, albo błocie, albo liściach, no różne rzeczy się tutaj robi. Chociaż dzisiaj nie będzie tak źle, bo dzisiaj jest czwartek, a czwartki i poniedziałki to są nasze dni zbiorów, czyli dni, w które zamiast wykonywać taką normalną pracę na farmie, to idziemy zbierać owoce. Czasami też robimy jakieś inne rzeczy, ale głównie zbieramy owoce, także pokażę Wam dużo fajnych, tropikalnych owoców. Tak będzie wyglądał dzień, na razie nie mam jakiegoś specjalnego planu, zaraz zaczynamy pracę, także muszę się streszczać. A tak wygląda moje śniadanie. Mam tutaj jedną papaję przekrojoną na pół i do tego dwa banany. Mniam, prosto z naszej farmy. Codziennie rano o 6:50 zbieramy się i ustalamy, kto co będzie robił w pracy. I wszystko piszemy na tej właśnie tablicy. Właśnie wzięłam taczki, wzięłam narzędzia do zbierania. To jest narzędzie do zbierania papai. Najlepsze jest to, że ta pomarańczowa część to jest naprawdę taki ten odtykacz do sedesu, także no, ale działa na papaję jak najbardziej. A to jest do zbierania różnych innych rzeczy. I wzięłam jeszcze moje narzędzia do zbierania. To jest maczeta, która z jakiegoś powodu jest w pajęczynie albo w jackfrucie, to mogą być obie te rzeczy. Rękawiczki, bo zawsze trzeba mieć. A to jest koma, czyli taki nóż jakby do ryżu, ale nim też można zbierać różne rzeczy, także wielofunkcyjne narzędzie. I zaraz się wybieramy na zbiory. Idziemy do tej samej części ogrodu, do której szłam kiedyś, kiedy Wam pokazywałam właśnie, jak wyglądają nasze zbiory. Także jeżeli chcecie zobaczyć wszystko dokładnie, to zajrzyjcie do tego filmiku. Gdzieś Wam go tutaj podlinkuję. A dzisiaj nie będę Wam tego aż tak dokładnie pokazywać, no bo już to mam nagrane. Generalnie są trzy części ogrodu, także tak się składa, że no akurat dzisiaj idziemy do tej samej, ale kiedyś nakręcę dla Was jeszcze pozostałe dwie części, bo są bardzo ciekawe i rosną tam naprawdę fajne rzeczy. Jesteśmy właśnie w lesie bananowców i próbowałyśmy znaleźć jakieś banany, które będą już gotowe do zebrania, ale jest mnóstwo, ale to mnóstwo niedojrzałych bananów, także zamiast zbierać banany, to ścinamy chwasty pod nimi naszymi maczetami. Anabel właśnie się wspięła na drzewo mandarynkowe. Tutaj wszędzie są drzewa mandarynkowe, ale to ma najwięcej owoców i zbieramy mandarynki. Tutaj już mamy całkiem sporo. There we go, the last few mandarins of this tree. Yay! Tego Wam nie pokazywałam w poprzednim filmie. Tu rosną ananasy. Więc to wszystko pode mną. To są mini ananaski, które za kilka miesięcy będą dużymi ananasami. I taki mały ananas wygląda tak. Dla porównania mam tu pomarańcze, więc jest malutki. A tutaj właśnie posadziliśmy coś, co nie sądziłam, że może tu rosnąć, ale to jest wanilia. Więc to jest pnącze,
które tutaj przymocowaliśmy za pomocą nitek, bo samo by się tak po prostu nie przyczepiło. Trzeba mu jednak trochę czasu dać. I mamy nadzieję, że będzie się pieło tam w górę tego drzewa. I jak się pojawią kwiatki, to trzeba je ręcznie zapylać, bo nie mamy tutaj żadnych owadów, które by zapylały wanilię, więc ręcznie się to zapyla i mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mieli z tego wanilię. A tak w ogóle to jest drzewo awokado. Tak wyglądają całe nasze zbiory. Mamy dwa takie kije z bananami, nie mam pojęcia jak to się profesjonalnie nazywa. Mamy papaje, mandarynki, pomarańcze i to chyba by było na tyle. A teraz coś naprawdę odlotowego. Idziemy zbierać kokosy. Gryzą komary, więc zaraz się tam w środku schowam i porobię coś na komputerze. I przy okazji wypiję sobie mój sok pomarańczowy, świeżo wyciśnięty z naszych pomarańczy. I to będzie mój drugi posiłek dzisiejszego dnia. Jest godzina 11:27 i właśnie robię różne rzeczy na komputerze. Tutaj edytuję miniaturę do nowego filmiku. I zgłodniałam, więc zrobiłam sobie takie danie z bananów. W zasadzie są to tylko pokrojone banany. To jest wszystko poprószone kakaem, surowym kakaem i cynamonem. I didn't see it. Otworzyliśmy właśnie kokosa, który jest takim kokosem, z którego już coś zaczynało wyrastać. I w środku jest taka pianka. W sumie smakuje jak nic, ale ma bardzo ciekawą teksturę. Właśnie rozwieszamy pranie, bo mamy w miarę słoneczny dzień, więc w końcu coś wyschnie. I towarzyszy nam ten oto pająk. Wygląda na to, że nie pokażę wam pająka, bo po prostu nie chcę mi złapać ostrości na niego, no i trudno, jest za mały, ale i tak jest duży. No i mam nadzieję, że nie wlezie nam na ubrania, więc trzeba go będzie jakoś stąd ładnie ściągnąć i go gdzieś tam w las odnieść. Jest 3:30 i właśnie zrobiłam sobie najlepszy koktajl ever. To są truskawki, ananas i banany i to jest po prostu tak pyszne, zwłaszcza, że mamy świeże banany, świeże ananasy. No tylko truskawki musiałam kupić mrożone, bo niestety u nas nie rosną. Jest już 5:00 i na kolację jem sobie sałatkę. Prawie zawsze na kolację jem sałatkę i dzisiaj w mojej sałatce oprócz sałaty mam awokado, marchewkę, pomidora, ogórka, paprykę i to wszystko jest jeszcze wymieszane z jednym awokado, a raczej z połówką gigantycznego awokado, które jest zgniecione, więc takie jakby guacamole z tego wyszło i jeszcze jest tam trochę soku z pomarańczy. Prawie każdego wieczoru jemy razem kolację, spotykamy się w pokoju wspólnym i przy jedzeniu dyskutujemy na jakiś określony temat. Dzisiaj akurat mamy taki luźny wieczór, bo żegnamy jedną koleżankę, która jutro wyjeżdża z farmy. A nasz dzień zakończymy nocą filmową. Dzisiaj oglądamy fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. I w tym czasie przekąszamy sobie mrożone owoce polane sosem czekoladowym, który zrobiliśmy z tahini i z kakao.
Jest już kolejny dzień i właśnie wzięłam prysznic, więc mam mokre włosy, ale pomyślałam, że pasowałoby trochę podsumować tego wczorajszego vloga, więc no generalnie tak wyglądał cały mój dzień. Nie mogłam wam za bardzo pokazać ani poranka, ani wieczoru, bo po prostu robi się ciemno, a my tu żyjemy z energii słonecznej i mamy tylko panele słoneczne i tyle, nie mamy tu żadnego prądu z zewnątrz, także nie możemy wtedy za bardzo zapalić żadnego światła, mamy tylko w zasadzie jedną lampkę i takie światełka choinkowe dookoła, więc ciężko wtedy coś pokazać. No ale tak to wyglądało. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie klikajcie łapki w górę, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej dni i jeśli tak, to czy chcecie zobaczyć takie mega zwyczajne dni, czy może bardziej weekendy, albo dni, kiedy robimy coś więcej. Dajcie znać. I jeszcze zanim skończę ten filmik, to chciałabym pozdrowić Joannę Cisek, która się bardzo udzielała ostatnio na grupie naszej facebookowej. Jeżeli także chcielibyście zostać pozdrowieni w filmiku, to wejdźcie na grupę, link będzie w opisie. Udzielajcie się, no i powodzenia. I widzimy się następnym razem. Pa!